Cześć, dzień dobry, witam Was w naszej kolejnej podróży teatralnej i dzisiaj znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, bo w archiwum teatralnym. Jak widzicie, koło mnie jest tutaj mnóstwo różnych teczek i pudełek i tutaj są poukrywane skarby, bo mamy tutaj mnóstwo projektów teatralnych, które pamiętają początki Teatru Andersena, a muszę Wam powiedzieć, że Teatr Andersena w ubiegłym roku skończył 65 lat. Pani Zosia, która na co dzień opiekuje się tym wspaniałym miejscem, wybrała dzisiaj specjalnie dla Was projekty, które pamiętają właśnie początki teatru, ale również te z ostatnich lat. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają projekty scenograficzne, kto to w ogóle jest scenograf, to zapraszam Was do oglądania dalej. No to co to jest ta scenografia teatralna? Otóż kiedy przychodzicie do teatru i patrzycie na scenę, to na pewno widzicie dużo różnych domków, drzew, zwierząt, lalek, a nawet kostiumów teatralnych. I to wszystko wymyśla jedna osoba, czyli właśnie scenograf. Za każdym razem scenograf jest inny. Do każdego spektaklu kto inny wymyśla scenografię. Jeden z moich dyrektorów kiedyś mi powiedział, że gdyby to była jedna osoba i zawsze jedna osoba wszystko wymyślała, to wszystko byłoby takie same i byłoby nudne. Dlatego za każdym razem jest ktoś inny. Coś w tym jest, bo za chwilę jak obejrzymy projekty scenograficzne, to przekonacie się, jak różne pomysły mieli właśnie scenografowie. Jak to wygląda? Przyjeżdża scenograf do teatru, no i co dalej? Spotyka się z pracownią krawiecką, mechanizatorską i pokazuje im projekty. Opowiada im, co ma być w jakim kolorze, z jakiego materiału wykonane, czy ma być duże, czy małe. Opowiadają wszystkie szczegóły dotyczące projektu i rozpoczyna się praca. Pracownie starają się wykonać to jak najszybciej, żeby aktorzy mogli pracować właśnie na konkretnych rekwizytach. No i właśnie, sprawdźmy, jakie to są rekwizyty, jaka scenografia i jakie pomysły mieli twórcy. Projekty scenograficzne nie są wyrzucane, ale właśnie są zapisywane w archiwum teatralnym. Zobaczcie, mam tutaj dużo teczek, każda z tych teczek jest podpisana nie tylko tytułem spektaklu, rokiem, ale każda ma swój numer, rewers, tak żeby potem bez problemu móc je odnaleźć. Zajrzyjmy do pierwszej teczki. Jest to teczka, w której znajdują się projekty, które mają 57 lat, czyli najstarsze, które udało nam się dzisiaj dla Was zdobyć. Jest to spektakl Dziecko Gwiazdy. Zobaczcie. Mam tutaj taki zeszycik. Ja na przykład pamiętam, że moja babcia miała kiedyś jeszcze takie zeszyty i miała stare notatki w takich zeszytach. Jeżeli zajrzymy do środka, to w środku mamy takie wycinanki. Zobaczcie, to są elementy scenografii teatralnej. Zostały wycięte, pokolorowane i wysłane do teatru, żeby pracownia wiedziała, jak to stworzyć. Zobaczcie. Zauważcie, że mamy tutaj kolory zachowane, natomiast zdjęcia, które za chwilę Wam się wyświetlą, są czarno-białe. Dlatego jeżeli chcielibyśmy odtworzyć taki projekt, to tylko właśnie dzięki tym rysunkom, bo zdjęcia są czarno-białe i nie wiedzielibyśmy, jakiego koloru na przykład ten pan miał swój kubraczek. Koniecznie sprawdźcie, jak to wygląda w projekcie i jak to wyglądało na scenie. Oglądamy dalej i kolejny spektakl, o rok młodszy, 56-letni i tym razem czas na trzy pomarańcze. Otwieramy kolejną teczkę i w środku widzimy kolejne projekty, ale są one nieco inne, bo są narysowane na takiej przezroczystej, półprzezroczystej kartce. Zobaczcie, tutaj mamy trefnisia, sprawdźmy, czy inne też są na takich półprzezroczystych narysowane. O, jest kolejny trefniś, tak. Tu znowu mamy półprzezroczystą kartkę i dalej Morgana, też półprzezroczysta kartka. Dlaczego scenografowie rysowali swoje projekty na takich kartkach? Otóż kiedyś wykorzystywano taki przyrząd, który nazywał się rzutnikiem pisma. Myślę, że nasi rodzice, chociaż ja sama też pamiętam ze szkoły, że taki przedmiot znajdował się w każdej sali przyrody, biologii. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że pani ma taki malutki listek i chciałaby pokazać wszystkim dzieciom, nawet tym, które siedzą w ostatniej ławce. I wtedy brała ten listek, kładła na taką, tutaj taki pulpit podświetlany i ten pulpit sprawiał, że cały obraz można było zobaczyć na ścianie w dużym powiększeniu. Tak samo robiło się z kostiumami, to znaczy, że kładziono taki projekt na tym pulpicie i można było go zobaczyć na ścianie.
po co to robić, bo wtedy można było dokładnie wyrysować, jak ten kostium ma wyglądać w odpowiednich proporcjach, bo wiadomo, że taka Morgana nie była wcale taka malutka, tylko była większych rozmiarów, więc dzięki temu można było sobie powiększyć rysunek i od razu wszystko odrysować. I takie malowanie na półprzezroczystych kartkach pomagało potem w pracowni krawieckiej, mechanizatorskiej, żeby prawidłowo wykonać projekt. Były wycinanki, były rysunki na półprzezroczystych kartkach, a teraz przed nami czas na kolejne projekty, tym razem ze spektaklu Smok między Wami. I spójrzcie, tym razem mamy rysunki. Zwykłe rysunki. Myślę, że każdy z Was mógłby taki rysunek zaprojektować w domu. To był akurat spektakl, w którym mówiono o prawidłowym poruszaniu się po drodze. Dlatego widzicie, że mamy tutaj sygnalizację świetlną i znaki. Spójrzmy na kolejny projekt. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj mamy pokazany rzut z przodu i jak to wyglądało z tyłu. Także można zobaczyć element scenografii z dwóch stron. No i to jest mój ulubiony projekt, który zostawiłam na koniec, bo zauważcie, że tutaj oprócz rysunku mamy mnóstwo różnych cyferek, jakichś kresek różnych i to jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu pracownia plastyczna wie, jak długi powinien być na przykład tutaj ten element, jak wysoki, jest wszystko szczegółowo rozpisane. Jak rozmawiałam dzisiaj z pracownikami naszej pracowni, to byli zachwyceni takimi projektami, bo dzięki temu wszystko wiedzą i mogą od razu zabierać się do pracy. Przenosimy się teraz do 1999 roku, czyli nasze projekty będą miały 21 lat. I zobaczmy, co takiego znalazłam w kolejnej teczce. Powiem Wam, że to są prawdziwe dzieła sztuki. Zobaczcie. To jest projekt scenografii. W zasadzie to wygląda jak obraz. Kiedy dotykam tego, delikatnie, żeby nie zniszczyć, to czuję tutaj fakturę, farby, wszystkie, jak ołówek pracował. Także to jest niesamowicie pięknie wykonane. Ja bym sobie mogła naprawdę powiesić w domu coś takiego. A kiedy wyobrażę sobie, że są takie dzieci, które pamiętają to na żywo, to jestem pod wrażeniem. Zobaczcie. Tak wyglądała scenografia do tego spektaklu. Jak w ogóle zostać scenografem? Co zrobić, żeby coś takiego móc rysować i wykonywać? Otóż pan, który akurat wykonał tę pracę, skończył szkołę odzieżową w Łodzi, ale też kilkoro innych twórców kończyło na przykład szkoły plastyczne, albo nic nie kończyło, tylko po prostu mieli ogromny talent. Nie ma zasady. Po prostu myślę sobie, że chyba trzeba to czuć. Przenosimy się do roku 2000, czyli projekty 20-letnie. I zobaczcie, mamy kolejny projekt. Jest kalka, wszystko wiemy, ale zaraz. Co to jest za zwierzę, jak myślicie? Wąsy są, uszy są, znaczy się kot. A teraz zobaczcie, co się wydarzy, jak pod tą kalkę coś podłożę. O! Jest kotek. Widać? Pełny kotek? Jest. I teraz widać też, czemu służą napisy. Zobaczcie, mamy tutaj napisane, że powieka ma być matowa, że oczy są błyszczące, że nozdrza mają być błyszczące. Tak, że jak zobaczymy takiego kotka na scenie, to żebyśmy uwierzyli w to, że to naprawdę jest kot. Sprawdźcie, jak to wyglądało na scenie. Pyza na polskich dróżkach, rocznik 2001. Im młodszy spektakl, tym więcej mamy materiałów i więcej możemy Wam pokazać. Dlatego teraz chciałabym Wam przedstawić pewną niespodziankę, pewną wyjątkową postać, która specjalnie dla Was zgodziła się wystąpić w tym filmiku. Zapraszam Cię! Chodź! Pyza na polskich dróżkach, czyli dokładnie ta pyza, nasza 19-latka, która grała w naszym spektaklu i jak widzicie, chyba nie może się doczekać, żeby znów pojawić się na scenie, prawda? O, jeszcze się przytula, chyba bardzo Was lubi. Słuchajcie, naszą pyzę wciąż można oglądać w magazynach. Część lalek pozostało, część niestety już nie ma z nami. Zniszczyły się, czy właśnie wiele lat sprawiło, że się trochę rozproszyły, ale pyza jest z nami i zapraszam Was do tego, żeby poznać kolejną scenografię teatralną.
Rok 2014, cudowna lampa Aladdina i tym samym ostatnia moja propozycja scenograficznych projektów dla Was. I zobaczcie, tutaj mamy rysunek horyzontu. Co to jest horyzont? To jest taki materiał, który znajduje się z tyłu na tylnej ścianie sceny. I zauważcie, że już sam ten rysunek jest duży, a ja pamiętam, jak był tworzony, zajmował całą scenę i w jego wykonaniu pomagali nam również wolontariusze Teatru Andersena. A jak wyglądały lalki w tym spektaklu? Zobaczcie. W zasadzie to wygląda trochę jak kolorowanka. Bardzo misterne tutaj szlaczki i elementy, żeby móc zobaczyć, jak to miało być uszyte, ale w zasadzie chyba trochę to wygląda jak kolorowanka i trochę nią jest. Bo kiedy otworzę ten projekt, spójrzcie, mamy księżniczkę Jasminę pokolorowaną. Zwróćcie uwagę, że kiedy pokazywałam Wam poprzednie projekty, to wtedy były one rysowane odręcznie. Tutaj tylko część jest dorysowana odręcznie, reszta jest już zaprojektowana w programie graficznym. Duch współczesności tak działa, także mamy różne projekty i możemy je podziwiać i oglądać. Czy dzisiaj mamy takie projekty? Różnie to bywa, w zależności od tego, co tak naprawdę miałoby się pojawić na scenie. Teraz część spektakli jest uwspółcześnianych, to znaczy, że na przykład jeżeli mamy mamę, która ma założyć marynarkę, to wtedy lepiej skorzystać z takiej marynarki, która jest kupiona w normalnym sklepie, a nie specjalnie szyć od nowa. Chociaż czasem też się tak zdarza, bo nasze krawcowe są mistrzyniami w swoim fachu. Za nami kolejna podróż teatralna na naszej wyspie. Dzisiaj odkryliśmy wiele tajemnic. Między innymi dowiedzieliśmy się, czym jest scenografia, kto ją wymyśla, jak zostać scenografem, co to jest projekt, jakie są typy projektu, czy sami moglibyśmy stworzyć taki projekt, kto go realizuje. Mnóstwo różnych szczegółów pracy artystycznej teatru dzisiaj poznaliśmy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, a ja już zapraszam Was na kolejną naszą wyspę za tydzień. Do zobaczenia!